Dzień dobry Państwu, nazywam się Sebastian Grosicki, jestem lekarzem, hematologiem z doświadczeniem ponad 20-letnim w leczeniu pacjentów na choroby hematologiczne, w tym nowotwory hematologiczne. Pracuję przez cały ten okres czasu w klinice, gdzie to leczenie jest leczeniem standardowym, ale oprócz tego jestem tak zwanym głównym badaczem, czyli osobą nadzorującą i odpowiadającą za proces leczenia pacjentów w ośrodku badania klinicznego, w tym przypadku tutaj Pratia Onkologia Katowice. Żeby móc być leczonym w ramach badania klinicznego, konieczne jest skontaktowanie się z ośrodkiem badań klinicznych po to, żeby przesłać czy dostarczyć tam swoją dokumentację, na podstawie której lekarze będą w stanie określić możliwości leczenia pacjenta w badaniu klinicznym. Po pierwsze, należy ustalić, czy pacjent ma schorzenie, chorobę, w której możemy pomóc w ramach leczenia w badaniu klinicznym. Jeżeli na podstawie tej dokumentacji będzie to ustalone i potwierdzone, wówczas pacjent będzie zaproszony na rozmowę, na konsultację po to, żeby uszczegółowić, doprecyzować pewne aspekty przebiegu jego dotychczasowego leczenia, czy też diagnozy, czy też w ogóle jego problemów zdrowotnych i wyników, żeby wstępnie określić możliwość takiego leczenia i po to również, żeby uzyskać od pacjenta taką deklarację, czy pacjent w ogóle jest zainteresowany leczeniem w badaniu klinicznym. Oczywiście to spotkanie służy też temu, żeby pacjentowi uświadomić, na czym to leczenie w badaniu klinicznym polega, jakie są zalety tego leczenia, jakie są też obowiązki po stronie pacjenta, czy też jego rodziny. Następnie pacjent po uzyskaniu takiej najpierw ustnej zgody otrzymuje taką zgodę również od nas na piśmie, już pod kątem konkretnego leczenia konkretnym badaniu klinicznym. Ta zgoda jest wydawana, ta informacja i zgoda jest wydawana po to, żeby pacjent i jego rodzina mieli czas na to, żeby się z tym zapoznać szczegółowo, ewentualnie przygotować się do dalszej rozmowy na ten temat, żeby móc zadawać pytania w sytuacjach wątpliwości i po to, żeby później już po rozwijaniu tych wątpliwości i po tym, jak pacjent już ostatecznie zdecyduje się na takie leczenie, można było rozpocząć procedury kwalifikacji do leczenia w badaniu klinicznym. Kwalifikacja, czyli tak zwany screening, badania screeningowe, to jest albo jedna, albo kilka wizyt w ośrodku badań klinicznych, czy też w pracowniach diagnostycznych, gdzie pewne procedury diagnostyczne muszą być wykonane po to, żeby upewnić się, czy pacjent spełnia kryteria kwalifikacji do badania. To jest bardzo ważne. To leczenie w badaniu klinicznym jest możliwe całkowicie nieodpłatnie dla pacjenta, ale pod warunkiem tego, że pacjent spełnia kryteria kwalifikacji. Te kryteria musimy my potwierdzić jako lekarze, ale później również sponsor tego leczenia, czyli producent leku, który jest dostarczany do leczenia w tym badaniu klinicznym. Po tym potwierdzeniu pacjent jest zapraszany na wizytę, na której leczenie jest rozpoczynane. Lek jest wtedy przygotowywany, przydzielany pacjentowi i proces leczenia się rozpoczyna. Proces leczenia w badaniu klinicznym bywa różnie długi. Czasami jest to bardzo ściśle określone przez szczegółowy protokół tego leczenia. Wiemy, że pacjent ma określoną liczbę wizyt i zajmie to określony czas, ale wielokrotnie, zwłaszcza w chorobach nowotworowych, onkologicznych, to leczenie nie ma zaplanowanego końca, kontynuowany jest cały czas i ten lek, produkt jest dostarczany przez firmę, która jest sponsorem leczenia, tak długo jak ten lek daje efekt, jak jest skuteczny, jak jest dobrze tolerowany. Także pacjent tutaj może czuć się bezpiecznie, że to leczenie nie będzie w którymś momencie przerwane i odstawione i no, nie będzie można go kontynuować. Nawet jeżeli leczenie jest zakończane i kończy się dobrym efektem, uzyskaniem remisji choroby, pacjent zostaje w obserwacji, zostaje w kontroli. W ośrodku badań klinicznych są dalej prowadzone spotkania po to, żeby monitorować ten efekt i mieć pewność, że pacjent nie wymaga na przykład jakiejś dodatkowej terapii czy też innej linii leczenia. Jeżeli by tak się stało, to oczywiście to leczenie wówczas jest skończone, udział w tym badaniu klinicznym się kończy. I wówczas pacjent jest skierowany
bądź to do innego specjalisty, jeżeli jest taka potrzeba, bądź też do innego leczenia, co czasami jest możliwe również w innym badaniu klinicznym. Zdarzają się choroby, gdzie leczenie jest długotrwałe i pacjent wymaga różnych terapii po sobie podawanych.